Hej, hej, witam w kolejnym odcinku Simsów. Dziś zaglądamy do dawno niewidzianych staruszków w Domu Starców. Myślę, że z chęcią obejrzycie dzisiaj odcinek, który odbędzie się właśnie w Domu Starców, ponieważ już dawno takiego odcinka nie było i sama zdążyłam już zatęsknić za tymi bohaterami. Mam tylko nadzieję, że dzisiaj nie dojdzie do żadnej śmierci. Jak widzicie, staruszkowie mają jeszcze na zewnątrz choinkę przybraną bombkami. No ale u nich czas biegnie trochę inaczej. Zobaczcie tylko, co zmieniło się u naszych bohaterów, czy w ogóle coś się zmieniło. No i tak naprawdę, kto jeszcze żyje? Jest tutaj przede wszystkim Helenka. Helenka ma nieco dłuższe włosy, poza tym szoruje kible. Janinka, jak zawsze wystrojona, piękna sukieneczka. Antek, wbrew pozorom, nie jest duszony poduszką, on po prostu śpi. Obok niego Mateusz, który jest w bardzo niekorzystnej sytuacji. Jest siwiejącym nudziarzem, nie spełnia swoich ambicji życiowych, a w związku z tym pewnie wyślemy go na obserwację do szpitala. Paweł, akurat w tym momencie w wannie. No i jako ostatnia Tereska też przygotowuje się już do spania, chciałaby nauczyć się piec torty. To nie jest łatwa sprawa, także nie wiem, czy zdołasz się nauczyć. Helenka w tym momencie wyczyściła kibelek pięknie. A następnie wiemy, że Antek i Teresa chorują. Poza tym reszta uchowała się dzielnie. Helenka zabierze jeszcze chustki świąteczne, takie serwetki bardziej. Może to sprzedadzą w sklepie, bo z powrotem sklep wszedł w ich posiadanie. Także Helena, chodź tu jeszcze na górę. Możesz odetkać ten kibel, jak potrafisz i nie brzydzisz się. Janinka, o proszę, ona już posmutniała z racji tego, że Robert nie żyje, a ona sama została właścicielką sklepu i nie wie, co to poczynić, aż idzie się po prostu napić. Musi opić po prostu ten sklep. Tenże Mateusz czeka na wolną łazienkę, a w następnej kolejności właśnie niestety zapisze się do szpitala, bo taki stan to niestety trzeba już leczyć. O proszę, ten Paweł idzie już do Janinki, już z nią będzie opijał. Jak to się skończy? Ona jeszcze mu się podoba. On jest to prawda zakochany w Melisie, ale ona go tak trochę zwodzi. Później na sam koniec jeszcze wybrała Toma. Może się czuje jakiś skrzywdzony. Janinko, jaka ty jesteś szprycha. Jak od mojego pierwszego roweru. No miło, że tak mówisz, ale wiesz, nogi bolą od tych obcasów. Wkurzam się na tego mojego współlokatora. To się nie wkurzaj, bo on już leci do szpitala psychiatrycznego, świr. No i Paweł już leci zobaczyć, co się dzieje. Naprawdę? Tak go nie lubiałem, a teraz on się wyprowadza. No to na razie, nie będziemy za tobą tęsknić. Chyba nie wróci, co? Nie, możesz spać ze mną, jak chcesz. Teresa też tam biegnie. Może ona go jakoś specjalnie lubiła. Boże, gdzie jest ten gościu? Nikt nawet nie odpowie. No naprawdę, Mateuszu, opuszczasz nas? To takie smutne. To tak, jakby ktoś umarł. Idź, Tereska, lepiej do toalety, bo widać, że mocno znosisz swoją chorobę. O Jezu, oni już się zaczynają przytulać. Ja mówię, tutaj może coś się święcić. Już się zaprzyjaźnili, pamparampa, o proszę. Pięknie wyglądasz, ładna sukienka. Tutaj jeszcze jakieś gry ze strony Pawła. O proszę, już się umawiają na wspólny trening. Helena, Boże, co ty robisz? Idź spać. Gdzie 23 ona się położyła? Przy wyłączonym telewizorze. Chyba czeka na Tereskę. Bo ona jest chora, może coś się jej zdarzy. Koleżanka będzie mieć wyrzuty sumienia do końca życia. To już niedługo. Ci się tu łaskoczą, okej, fajnie, no. Jezus Maria, Paweł, naprawdę. Zabawny z ciebie chłopak. Janina niestety też musi się trochę pobabrać w gównie. No bo tutaj do odetkania także jest kibelek. Później, no nie, chcę już flirtować z tym Pawłem. Ach, te romanse. Niczym w sanatorium. Poza tym reszta naszych pensjonariuszy poszła już spać. Także doczekamy do rana. No i nowy dzień, nowe życie. Zwłaszcza dla Janiny, która w wieku lat 70 stała się właścicielką sklepu. O Boże, co to jest za kobieta? Co ona tu przyszła, się obnażyła przed starymi kobietami? Teraz się ubrała z powrotem? Co ona tu robi? I idzie. Ale dziwni ludzie, naprawdę. Antoś, proszę cię w tym momencie o ogarnięcie się, o przebranie także. Ty jesteś naszym najstarszym mieszkańcem Werony, musimy o ciebie dbać w szczególny sposób. Chcę jeszcze podać jakiś posiłek dla reszty grupy. I może dla tej pani, która przyszła nie wiadomo kiedy i po co. Także poda im naleśniki. Staruszkowie to już o godzinie 3 w nocy zaczynają nowy dzień. No i Helenka jako następna osoba wstaje. Pościelamy Teresa łóżko po sobie. No ja to zrobiłam o wiele szybciej niż ty, a ja starany niej. No dobra. Teresa jeszcze tam dusi. A całować się chce. I obejrzeć też film. Także ona sobie przysiądzie tutaj. Film, tak? Nie idź do kawiarni. Jeszcze za wczesna pora. Jakaś komedia o kurczaku, nie wiem. No i dla Tereski dzisiaj sweterek oraz leginski. Ona wygodnie wie, że się zbliża dzień pracy w sklepie. No Teresa, odejdź mi stąd. Na pewno podbierasz moje ubrania. A Antka mamy dzisiaj w koszuli w kratę. No i Helenka cieszy się, bo może założyć sukienkę dzisiaj. Ona nie wyznaje tej samej zasady co Teresa. Dla niej przede wszystkim elegancja, prezencja, a nie wygoda. Pierwszy dzień otwarcia sklepu po takim czasie to jest jednak wydarzenie społeczne w życiu całego przedmieścia i Werony. Helenka będzie właśnie głodna, ale ona musi poczekać, aż spadnie deszcz i Antek zrobi posiłek. Paweł, on już znowu leci do pokoju do tej Janiny. No cóż, burczy w brzuchu, Antek, nie spełnimy twojego marzenia. Ej, dobra, trzeba zamówić dostawę. Nie przejmujemy się zupełnie tym, że dostawa zbudzi wszystkich. A następnie weźmiemy sobie resztki. Paweł przywdzieje dzisiaj marynarkę oraz białe spodnie. Teresa ma się już nieco lepiej, ale też czeka, aż spadnie deszcz. Nie wiadomo, co to ich wzięło. Sklep spożywczy, proszę bardzo. Paweł zaczyna ćwiczyć nad Janiną. Tutaj musimy aż płacić 774 za wypełnienie całej lodówki, także
podejrzewam, że ten sklep, z którego zamawiają rzeczy, to stara się po prostu zarobić na starcach. Helenka jeszcze wyczyściła tutaj wannę, miło z jej strony. Weźmiemy zupkę, to może każdy wyzdrowieje. No i Janina będzie także już wstawać. Helenka przyjdzie także zjeść. No i Tereska, mimo że ona głodna nie jest, ale ze względu na to, że chora, to wypada ją także poczęstować. Przyjechała tutaj dostawa, zaraz ją sobie odbierzemy. Teresko, no znowu przeszkadzasz, jak ja przychodzę po zupę. Całe szczęście mi cię zostawiła ta Teresa. No odejdźże, Pawle, nie mogę wstać. Zaraz jej się odechce z tobą flirtować. Już teraz możesz wstać, poproszę. No i dzwoni tutaj Rupert. Chyba Antek będzie zmuszony do odbioru tej przesyłki. Musimy zgłosić, że teraz my jesteśmy nowymi właścicielami sklepu. To znaczy, no Janina. A Janina, proszę, piękną suknię na ten dzień zakłada. Bo Karolina jednak przekazała chyba jej. To znaczy, no na kościół, później kościół przekazał to Janinie. To już nie wiadomo, jak to teraz rozwiązać. Ale my po prostu pojedźmy i to otwórzmy. Jak przyjdzie policja, to się zamknie i się powie, że nie widzieliśmy. Chyba, że tak. Janinko, proszę cię, przebierz się w tą piękną sukienkę. A ty, Paweł, no może ty byś jednak odebrał tą dostawę. Żeby Antkowi nie przerywać w jedzeniu, bo jeszcze się zachłyśnie. Już ktoś idzie. Nie pali się. Także wy dzisiaj jedziecie do miasta, tak? Moglibyście mi coś kupić? A mianowicie uszczelki do kranu, bo cieknie. No dobra, może będziemy mieć to nawet w sklepie. Nie wiadomo, co Karolina ostatnio zamówiła. Zupa jest fantastyczna, to twierdzi Antek. Może dzięki temu wyzdrowieje. Janka, proszę już więcej nie ćwiczyć. Tylko zejdź na dół, będziesz zamawiać transport. Co ona wyprawia, ta Janina dzisiaj? Dziwnie się zachowuje. Antek wyszedł specjalnie na zewnątrz, się okazało, że dostawa już rozdana. Gdzie jest ta dostawa? Gdzie ten koszyk? Paweł, gdzie to się znalazło? Jezus Maria, zostawił to wszystko na zewnątrz, pod schodami. No chyba chcę dzielić się z potrzebującymi. Dziewczyny, jak wy długo jecie naprawdę tą zupę? Teresa mogłabyś już skończyć, tak? Nie chciał cię w ogóle jest. Janka już tutaj chce się pytać Tereski, czy ona też będzie dzisiaj pracować. No będzie, nie ma co się pytać. Dzwoń po transport, Janina. O Boże, Helenko, jaka ty głodna jesteś. Proszę, dokąd, może po koleżance? Taksówka dla trzech bab. Helenka, Tereska i ja, Janina. Na takie nazwisko. Wszystko jasne? Janina się rozciąga jeszcze. Zastanawia się, jak dzisiejszy dzień jej pójdzie. No ja to już zmyję, Helenko, po tobie. No ale ona dokończyła tą zupę, czy nie? Jest, mamy tutaj sklepik tu i tam. Nasze ulubione miejsce. Antek w tym czasie dalej ćwiczy, a Paweł w końcu włożył wszystkie produkty do lodówki i robi sobie drinka. Czwórka akurat dla każdej z bab. Antek się nie liczy. Jego nie można upić. A on idzie teraz podglądać sąsiadów. Dlatego on jest taki zorientowany, co się dzieje w Weronie i przychodzi na każde święto, na rodziny. No fajnie to w końcu wyjść z tego domu. Po chorobach. Różnego rodzaju. Muzyka już gra w oddali. Chyba przez cały czas była włączona. A Janina z myślą na to, że już będzie całować klientów tego sklepu. Po raz pierwszy może otworzyć ten lokal. Spójrzmy jeszcze, jak wygląda cały ten sklep. Co trzeba ściągnąć? Co dołożyć? Tutaj jedna tacuszka, ta jedyna udana, została sprzedana. Sprzedane mamy także krzesełka, jak i również te podłogi. No i kwiaty, to także poszło. Także te produkty były rozchwytywane przez naszych klientów. No i tutaj trzeba warzywka dołożyć, dziewczyny się muszą tym zająć. Poza tym sprawdzimy, czy one coś przywiozły nowego do sklepu. A Janinka, proszę, sprzedaje obraz. Teresa ma kolejne krzesło, jak i również dwie tacki. No, mamy mnóstwo takich nieudanych, także jedna udana by się tutaj przydała. Ona naturalnie będzie droga, bo jedyna. No i Helena spakowała wszystkie ozdoby świąteczne, żeby właśnie sprzedać je w sklepie. Może akurat na przyszły rok ktoś już będzie chciał zrobić zapas. Tu jest jeszcze kuchenka dziecięca. Janina do tej pory najczęściej widywana była na kasie, jednak teraz to ona jest właścicielką i wyznacza zadania pomiędzy swoje koleżanki. Powiedziała, że kasować ona już więcej nie ma zamiaru. Kasjerką staje się od tej chwili Helena, a z kolei Teresa jest najlepsza w magazynowaniu, dlatego również będzie uzupełniać towar na półkach. Zadania rozdzielone, lokal otwarty po długiej przerwie przez nową właścicielkę. Można teraz wejść do środka od razu, minus 21. Boże. Helena, no, póki nie ma jeszcze ludzi, pomóż tutaj w uzupełnianiu. I przebierz się z dresu. Janina tutaj obserwuje, jak Teresa sobie radzi. Ale fajnie. I już przyszedł pierwszy pan. Witam serdecznie. Kurteczkę można ściągnąć, jak pan dłużej zagości. Wie pan, ja jestem najlepszym sprzedawcą tutaj w tym sklepie. Dlatego zajmuję się teraz obsługą klienta. Poza tym jestem właścicielką tego sklepu. No ja właśnie szukam czegoś na recykling. Będziemy mieć wszystko. Bo teraz po prostu ja decyduję. Właścicielka umarła. Już wącha kwiatki od spodu. No cóż, taka to pogadanka, ale tutaj są kolejni klienci. Już Arianna przyszła, Majka, w dodatku Amanda. No niezły ruch się zaczyna. Zostaw ty te krzewy. Ty też trochę nie ogarniasz. Helena, proszę na sklep. Przecież tego to oni mają mnóstwo. A bynajmniej mieli kiedyś. Może już wszystko posprzedawali, może Karolina to miała ze sobą. Nieważne, tego nie musi być w ogóle. O, Janka dopiero poznała Majkę. Wcześniej nie miała z nią do czynienia. Przyszła jeszcze Alicja. Tak, gdzie łazi w ogóle? Ja też śladem tutaj koleżanki właścicielki witam. Niezmiernie mi miło. Przyszła kolejna osoba, Robert Klimek, o proszę. Tak na czarno ubrany, jakby to pogrzeb jakiś był. O, już się komuś coś nie podoba. Robert! Dlaczego jesteś niemiły dla nas? My jesteśmy stare, trzeba nas szanować. No to Janina przynajmniej ładnie wygląda, no właśnie. Coś miłego można mu powiedzieć za to. Proponuję, żeby trochę zacząć tutaj sprzedawać. Janina już tutaj leci w kierunku Klimka. Usłyszała, że ładnie jej powiedział. Teresa, Boże, jak ty wyglądasz? Co za wsiur? Załóż jakieś ubranie zwykłe, codzienne nawet. Już niech będzie na wygodnie, ale nie w dresie. I robisz tacki za to, cały dzień dzisiaj.
Już się zaczyna, leniwa Teresa. Już każdy o tym zapomniał. Jezu, nie! Nie wierzę w to, co się wydarzyło. Teresa nakrzyczała na to Mariannę i ona już teraz nie chce kupić żadnej tatki. Teresa, no, tracimy przez siebie klientów. Ona i tak się zdecyduje, widać to po jej oczach. Janina próbuje teraz namówić tego pana. Kochana Arianko, nie patrz śladem tego pana, co on brzydkiego tutaj narobił. My cię tutaj z Helenką zaraz przekonamy, że taka cacuszka to jest to, czego potrzeba. Zwłaszcza po utracie dziecka. My już wiemy wszystko, kochanieńka. Nie musisz chować swych łez. No dobra, Hela, proszę cię, podejdź tutaj do jednej z kas. W razie czego, żeby klienci sobie tam płacili do ciebie. Janina musi przyjść w tym momencie do toalety. Bo to już za długo jak na nią. No coś tak nie idzie, to nie rozumiem, o co chodzi. Przychodzą tacy zieloni. No cóż. Tereska zrobiła w tym momencie tacuszkę i to jeszcze jej wyszła. I już oczywiście dla niej pora na przerwę, nie? To jest standardowa Teresa. Ona idzie sobie na przerwę, teraz usiąść zasłużyła. Jedna tatka zrobiona. Helenka, może tutaj Klimkowi coś uda się sprzedać? Halina, nie odchodź od tej kasy. Pani Amanda, proszę. Trochę przytyła po tym koronawirusie, prawda? Każdego to może spotkać. Czy siedzi w domu, nic się nie robi, pani też zamknięte miała, nie ruszała się już w ogóle. Janinka podejdzie sobie tutaj, będzie olśniewać ludzi swoją wiedzą na temat produktu. Te serwetki są po prostu cudowne, mieliśmy je na barze. Twoja rodzina bardzo zna, także bierz, dziecko. Helena już do Teresy idzie. No, Teresa, no! Co ty sobie wyobrażasz? Przejmij kasę, bo ja będę robić teraz jedzenie. Hot dogi. No dobra. Jak trzeba, to trzeba. Panie Robercie, pan taki gustowny mężczyzna. Ja naprawdę oferuję wszystko, co najlepsze dla pana. Przekonała mnie pani. Alicjo? Jeszcze widzę, że się nie witałyśmy. Źle już się trochę czuję, wiesz? Dlatego ci proponuję, żebyś szybko uwinęła się z tym zakupem, bo możesz nie zdążyć przed moją śmiercią. A krzesło przyda się zawsze. Helena w tym momencie podała jedzenie, także może klienci skuszą się, pozostaną dłużej u nas. A tam już ta Amanda znowu coś szuka. Teresa, no patrzysz się tak, podejdź do niej. Nie bądź niemiła. W czym mogę służyć? Taka jest formułka, którą Janina od ciebie oczekuje. Ona szuka Majki. Aha. Czym mogę służyć? Taka wyuczona formułka. Szukam czegoś? Zwłaszcza tej Majki przede wszystkim. No i produktu. Dobrze, produkty mamy. Majka, nie wiem, która to dokładnie. Przykro mi, Janina, nie mogę obsłużyć tego pana, bo muszę pokazać tej Amandzie, gdzie się znajdują mrożonki. Nie no, po prostu olewają moich klientów. Robercie, możesz tutaj zapłacić? Halo? Nie uciekamy z zakupami? Nie no, nie do pomyślenia po prostu. Irka przyszła tylko i wyłącznie na hot dogi. Tu mamy jeszcze Andrzeja. Ten to chyba szuka lodów. Janka już tak patrzy. Alicja jeszcze coś od nich chce? Kłania cię. No witam serdecznie. Panie Andrzeju, co tam? Lodziki w głowie? Teresa. Znowu się zaczyna, no podejdź do Alicji, przebierz się, kobieto. Ona chyba powinna być wyrzucona z tego sklepu. Czy ktoś jeszcze się tutaj chce zdecydować? No Irenka, proszę. Stoi również. Amanda coś tam wyciągnęła z tych mrożonek, cały kosz nazbierała. A Teresa znowu sobie wychodzi, nie? Do kasy! Kto to słyszał, naprawdę? Helenka akurat ma zasłużoną przerwę jak zawsze i ona idzie teraz do toalety. Później już wraca na sklep. Janinka rozmawia jeszcze z Irenką. A Robercik, jednak się decydujesz na coś jeszcze, tak? Szanuję cię bardzo, człowieku. A z tej manieczki mamy jeszcze Eryczka. Eryczek przychodzi po jakąś gazetkę albo grę. Świeżo upieczony tatuś to może jakieś mamo i ja. No panie burmistrzu, no były burmistrzu, witam. Chcesz podpowiedzieć? Jaka tematyka interesuje? Może jakiś science fiction? Nie no, pan świeżo upieczony tato, ja proponuję takie właśnie o dzieciach gazetki. Proszę tam przejrzeć, jak karmić piersią. No to się by przydało. Andrzejek, nie bierz tych marchwi, to na promocję rzucone, bo to stare. Ja ci mówię, przyjdź jutro, będzie już świeża dostawa, wszystko nowe. Okej, przyjdę, dziękuję pani Janina. Helena, przyjdź proszę na sklep. Posprzedawaj trochę tym ludziom, pokaż, że też potrafisz. Majka jednak wyszła z pustymi rękami. Nic jej nie zainteresowało. A szkoda. A właśnie, Majka była tutaj, a tutaj Eryk. On jednak wziął jakąś gazetkę. Ona też przychodzi ćwiczyć. Co oni robią? A ten jeszcze kupuje jej krzew. Ale Maju, tutaj nie jest po prostu plac zabaw, żeby takie rzeczy odwalać. Teresa stoi, męczy się przy kasie. Podchodzi do niej Andrzej. No w końcu, Andrzeju, będziesz płacił. O Jezu, jaka tutaj powoli kolejka się zrobiła. Janina, przybiega szybko. Teresa, jak widać, ona nie ogarnia kasy. To jest najgorsza z możliwych osób, która może stać na kasie. Helena, wracaj do sklepu, bo ona nie ogarnia. Czy proszę, jest zagadywana przez jakieś swoje kumpelki, koleżaneczki. Czy ja mogę w końcu zapłacić? Tam koleżanka otwiera drugą kasę, ja teraz rozmawiam z przyjaciółką. I jestem głodna. Nie no, nie do pomyślenia po prostu. Cześć, Janinko, no cześć, Arianko. Miło cię widzieć, ale blokujesz po prostu kasę i przepływ mojej gotówki. No ta Teresa wyszła ze sklepu, nie no, nie wierzę po prostu. A teraz ma przerwę. I idzie tutaj do łazienki. O nie, już pierwsze skargi na Janinę. Nie no, tamta była właścicielka o wiele lepsza, ten sklep funkcjonował, a teraz coś tutaj dzieje. Chlew i po prostu brak obsługi klienta. Jeszcze poczułam się urażona, ktoś powiedział, że jestem zielona. Przykro mi, proszę się uspokoić, ja muszę teraz obsłużyć tych klientów, tak? Tu stoi Robert. No, obsłuż chociaż tego Roberta, a nie tylko plotkujecie z tą blondiną. Proszę, jaka kolejka, już tam nawet nie ma przejścia do tej kasy. Proszę do mnie, no też tutaj jestem, tak? Gdzie jest w ogóle Teresa? Ona jak zawsze, no. Amanda przyszła teraz tutaj. Chciałam obsłużyć Roberta. On dłużej czekał niż pani. Pani już płaci drugi raz. Irka całe szczęście zapłaciła, dużą torbę ma. No i w końcu pora na Roberta. Janina mimo to na swoje wyszła, trochę urażona, ale na koncie 5 tysiaków zgarniętych. To już coś. Ona niestety poczuła się bardzo dotknięta tym, że nie jest dobrą właścicielką sklepu. I głównie to właśnie ze względu na Teresę i na to, że mają za mało personelu. Więc ona musi się przyjrzeć ofertom.
kogo można tutaj zatrudnić. Przede wszystkim w naszym wieku, bo z inną to my się nie dogadamy. Aha, Andrzej jest brązowym kasjerem, nadałby się może na kasę, ale niestety jest mężczyzną. Mogłyby być tutaj kłótnie o niego. Jan Mróz to z kolei złoty sprzedawca, ale on oczekuje zbyt dużej pensji. Karolina Dzwonek, no taka gówniara bez doświadczenia, nie! Melodia Klątwa, no ja znam tą osobę. Ona pracowała w przemyśle zabawkarskim swoich rodziców, ale ona już się odcina od tego, od tej całej branży. No i Rozmarynka, jakaś gówniara, nastolatka, nie wie co to życie. Nie no, dziękuję, zadzwonię jutro. Przykrość. Andrzej, już wychodzisz? Nie, jeszcze patrzę tej wróżonki. Prawidłowo. Janka jeszcze podejdzie tutaj do Alicji, spróbuje ją olśnić. Michał jakiś tutaj przechodzi jeszcze. No i może ona też zrobi sobie chwilę przerwy. Helenka pozostaje na placu boju. Chciała sprzątać, ale widzi, że Eryk podchodzi do kasy. Ona się orientuje po prostu. Ona ma oczy dookoła głowy. Witam pana burmistrza. Byłego. Burmistrz zawsze pozostaje burmistrzem. Jakby pan był dalej, to by nie było takich zielonych osób w naszej Weronie. No cóż, nie wiem tego. Przyszła Mariolka, o proszę. Też sklep otwarty, trzeba skorzystać. Co się dzieje z Teresą? Ona oczywiście wydłużyła sobie przerwę. Leży teraz na ławce i odpoczywa. No cóż, Eryczku, ja żegnam. Fajnie, że pani mnie poznała. Tak, jak tą rozgoleconą. Też znam. Witam, rozgolecono. Proszę sobie tam oglądać. Coś interesuje szczególnie? Bo już się wszystkie te rzeczy prawie rozeszły. A Mariolka, o proszę, szybko wybrała. Leci jeszcze po tacuszkę. Dlaczego nie? Przyda się. Jeszcze trzeba pomóc temu Moricowi. Boże, myślałam, że to ta Arianna, to jest Gryzelda. Ej, Janka, no halo, klient do ciebie coś mówi. Ona już się denerwuje, że Kaśka przyszła do sklepu. Co, masz jakiś konflikt? Bardzo miło było mi panią widzieć w tym sklepie jako właścicielkę. No to fajnie, miło, bo jedna osoba mnie skrytykowała. Czuję się pokrzywdzona. Ale pięknie pani wygląda. Fajnie, dzięki. Pan? Halo? Mówi się? A twierdzą, że to my jesteśmy stary. No nic, nie słyszę tego gościu. Może nie wiesz, to do niego trzeba po imieniu albo po nazwisku wołać. A żebym to ja wiedziała. Myślę, że w tym momencie Janinę coraz bardziej bolą kości i zwłaszcza nogi. Po takiej długiej przerwie, no to one muszą się oszczędzać. Przyszedł Wacek. Niestety, kochanieńki, już będę zamykać. Już naprawdę ostatnie kroki w tym sklepie, no. Panie Andrzejku, ja wiem, że pan by chciał wszystko ze mną konie krasić TP, ale ja nie mam czasu. Teresa się zabrała za sprzątnięcie kilku talerzy, wow. Sukces z jej strony niebywały, a tam jakieś muchy latają, boże. Co za sklep. Pewnie od tych zgnitych warzyw. Helenko, czy ty coś robisz w tym momencie? Bo pani chyba ma pytanie. Tu wszyscy nagle na tych gazetach. Eryk pochwalił, nagle wszyscy chcą gazety o dzieciach. No dobrze, godzina 20 już dawno wybiła, także kto się miał zdecydować, to się zdecydował. Helenka, proszę stanąć przy kasie. Z drugiej strony Tereska, również na kasę. I już płacimy, wychodzimy. Mariolu! Ona nie chciała tej Teresy zapłacić, boże. Jaka niemiła ta Mariola. Ta pewnie w ogóle od nikogo nie przyjmie pieniędzy, bo nie potrafi. O Jezu, Janina. Chodź tu, obsłuż tych ludzi. Wacek też zdążył drapnąć jakąś gazetkę? I wszyscy wyszli. Okej. Okay. Ten Eryk w ogóle zapłacił? On wziął krzew. No jak widać, Teresie zajmuje to o wiele więcej czasu niż Helence. Helenka, rachu ciachu, już proszę, ma podliczone wszystkie produkty. Albo u niej tylko wzięli po jeden, to łatwiej, szybciej przede wszystkim. W tym momencie Janina będzie już dzwonić po taksi. Teresa jeszcze ostatnim ruchem ręki ściągnie wszystko to, co zostało tutaj kupione. Nawet jedna ozdoba poszła. No, tatki jak na złość żadna. Ale Teresowe tatki. Dziewczyny tam zmęczone, narzekają jedna do drugiej. No jest już, taksi się nie denerwuj, Janinka. Tylko trzeba czekać na tą Helenę, bo ona jeszcze w kiblu grzeje. Już nie umyła rąk, bo wie, że dziewczyny będą złe. No już jestem, dziewczynki, nie denerwujcie się na mnie. Po prostu musiałam, nie dotrzymałabym. No i powrót do domu wiąże się naturalnie z położeniem naszych dziewczyn do spania. Pawełek się wita, o proszę. Jest zainteresowany z jego strony, szedł już do Janinki, chciał się tutaj podpytywać, gratulować, że jest ona nową właścicielką. Janinko, poczekajże. Momencik na Pawełę. Ja jestem zbyt zmęczona, Paweł, żeby rozmawiać. To wszystko jest nie na moje nerwy. No już taka ładna jesteś, Janinko, naprawdę. O, już przestań, Paweł. No tak ją komplementuję, no porozmawiać chcę z tobą, najbardziej. Ta znowu przyleciała, mordę będzie rzec. Nie no, chcę z nią rozmawiać później. Nagle z tego rezygnuje? Wstydzi się, czy co? A, tych tam biednych, płacze. Paweł, muszę się położyć spać, przykro mi. Jak ten Paweł zaczął latać za Janką, nie wierzę w to po prostu. Już nie podrywaj tej Janki, ona nie jest dla ciebie, chłopie. A dla kogo jest? Może dla ciebie? Jeszcze śpiewaj takim zachrypniętym głosem. Co za Paweł, naprawdę. Posprzątaj łazienkę, będzie na pewno bardziej wdzięczny. I w taki właśnie sposób kończymy dzisiejszy odcinek Domu Starców. Po raz kolejny mogliśmy otworzyć sklep, co bardzo nas cieszy. A na dziś to tyle. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Pa, pa!